Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich zebranych, szczególnie można powiedzieć gościa nadzwyczajnego, pana profesora Walickiego, którego tutaj widzę. Rozumiem, że temat jest interesujący także dla pana profesora, na pewno dla licznie zgromadzonych tutaj prawników. Dzisiaj oferujemy Państwu i wykład, i dyskusję nad problemami konstytucyjnymi Federacji Rosyjskiej, w każdej federacji, także oczywiście rosyjskiej, a tam być może szczególnie dlatego, że wciąż jest to jeszcze młoda federacja, licząc od 91 roku. Pojawiają się problemy, których naturalnym miejscem rozwiązywania, umacniania podstaw federacji w granicach demokracji i rządów prawa, o czym mówi artykuł 1 Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Jest to zadanie i odpowiedzialność i zaszczyt także dla Sądu Konstytucyjnego. Cieszymy się bardzo, że w tym roku mogliśmy gościć zaproszonych przez nas sędziów rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego. Przyjechało do nas pięciu sędziów z panem profesorem Siergiejem Mawrinem, wiceprezesem sądu. Krótką ulotkę z życiorysem pana profesora Państwo mogli sobie przeczytać. Nie będę nam odbierał wszystkim czasu i przyjemności wysłuchania wykładu pana profesora. Tradycyjnie po tym można zadawać pytania, mieć komentarze. Jak Państwo wiedzą, wykład jest tłumaczony na język rosyjski, także będzie można również i pytać, i komentować po polsku, a pan profesor Mawryn będzie mógł to słyszeć w języku rosyjskim. Zresztą taki mamy zwyczaj w przypadku każdego gościa zagranicznego, umożliwiając mu na tyle, na ile możliwe w języku ojczystym przemawiać, bo wtedy jakby w sposób najpełniejszy i najciekawszy intelektualnie może przekazać zapraszanym przez nas osobom to, co ma do powiedzenia. Пожалуйста, профессор. Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа. Ну, я вашему вниманию представлю сегодня лекцию, которая, наверное, так же, как в нашей программе, обозначена у вас как доклад от имени председателя Конституционного суда Зорькина. Так внезапно случилось, что вместо председателя суда Зорькина... Ага, так. Prezesa naszego sądu chciałbym powiedzieć, że wykład będzie nie w imieniu prezesa naszego sądu, tylko wiceprezesa. Oczywiście prezes zrobiłby to o wiele lepiej niż ja, dlatego proszę zbyt ostro mnie nie sądzić za wypowiedź, którą pozwolę sobie na dzisiejszym spotkaniu. Treść to jest ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej. Takich kwestii jest dosyć dużo. I gdybym spróbował naświetlić je wszystkie dzisiaj, to nie starczyłoby nam na to czasu do późnej nocy. Dlatego pozwolę sobie zatrzymać się na niewielkiej ilości tych kwestii, tych aspektów, które mają według mnie najbardziej pryncypialne znaczenie. I wśród nich w pierwszej kolejności wymieniłbym dwa. Po pierwsze, jest to Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, oczywiście w systemie podziału władzy. I druga kwestia, narodowe i ponadnarodowe wartości
i ich związek z praktyką konstytucyjną Federacji Rosyjskiej. Co się tyczy pierwszej kwestii, to zacząłbym ją ze stwierdzenia, że w samej doktrynie podziału władzy istnieje pewna względność, a nie absolutność. W każdym bądź razie w tej postaci, w jakiej koncepcja ta czy doktryna w swoim czasie była sformułowana przez Charlesa Louisa Montesquieu, do dzisiaj nie została wcielona w żadnym z krajów świata, jak mi się wydaje. Co więcej, w rzeczywistości ta abstrakcyjna w swojej istocie koncepcja, abstrakcyjna w tym znaczeniu, że nie jest przewidziana na konkretny kraj, a na każdy z krajów, jest stosowana w rzeczywistości i korygowana za każdym razem, jak tylko dotyczy ona w ramach konkretnego kraju jakichś konkretnych strategicznych interesów, jak teraz się mówi, rządzących albo politycznych sił i określony poziom świadomości prawnej ludności, zależy od poziomu jego kultury, mentalności, gotowości ludności, narodu do aktywnego przeciwstawiania się autorytaryzmowi we wszelkich jego przejawach. Jednym słowem, od dosyć dużej liczby czynników, które w taki czy inny sposób często nie są zgodne, nie odpowiadają w logice formalnej tej doktryny. Podział władzy, jak wiadomo, to jest jedna z fundamentalnych zasad ustroju i funkcjonowania każdego demokratycznego państwa prawa. W charakterze właśnie takiej zasady podział władzy już ma miejsce, też ma miejsce w Konstytucji Rosyjskiej, dokładnie mówiąc w artykule 10, który rozpatruje tę zasadę w charakterze fundamentalnej podstawy całego konstytucyjnego ustroju Federacji Rosyjskiej. Ale przy tym podział władzy należy, jak mi się wydaje, rozpatrywać jako obowiązkowy wymóg nie tylko co do ustroju tych władz i tym samym państwa, ale również dotyczy to funkcjonowania tychże władz, przy czym odnośnie Rosji zarówno na szczeblu federalnym, jak i na regionalnym, czyli na szczeblu władzy centralnej całego państwa, czyli Federacji Rosyjskiej, i na szczeblu władz regionalnych, które są reprezentowane przez podmioty Federacji Rosyjskiej. I w swoim czasie właśnie takie stanowisko prawne sformułowaliśmy w jednym ze swoich orzeczeń. Opierając się o artykuł 10 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, pojęcie podziału władzy zwykle traktowane jest w naszej doktrynie konstytucyjnej i w praktyce jej realizacji jako organizacyjne wyodrębnienie władz, które zakłada, że jednolita w swojej istocie władza państwowa sprawowana jest w Rosji na podstawie podziału władzy na ustawodawczą, którą sprawuje w naszym kraju Zgromadzenie Federalne, i władzę wykonawczą, która jest sprawowana przez rząd Federacji Rosyjskiej, oraz sądowniczą, która jest sprawowana przez trzy gałęzie władzy sądowej naszego kraju. Przy tym ta specyfika organizacyjna, wszystkie te gałęzie władzy reprezentowanej przez takie czy inne organy, są one i konstytucyjne, i samodzielne. W taki sposób podział władzy rozumiany jest w Rosji jako ich organizacyjne takie wyodrębnienie w postaci samodzielnych organów państwowych, i jednocześnie w warunkach politycznych i prawnych Rosji oznacza rozgraniczenie istniejących
tych różnych funkcji państwowych. Poprzez praktyczny podział władzy w naszym kraju realizacja różnych w swojej naturze funkcji państwa nie powinna, i sformułowaliśmy ten wymóg ze swojego stanowiska, powinna się łączyć w jakimś jednym organie czy osobie, a na odwrót powołana jest do realizacji przez różne samodzielne w stosunku do siebie i innych organy władzy państwowej, które powinny działać wyłącznie zgodnie z przepisami prawa, a nie według czyjegoś tam osobistego uznania, czy dowolnie. Z kolei artykuł 18 Konstytucji wymaga, aby treść ustaw, ich stosowanie, działalność władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, a także władzy w postaci samorządów lokalnych w charakterze ogólnego sensu powinna być skierowana na realizację praw i swobód człowieka i obywatela, które są w Rosji nie bezpośrednio obowiązujące. Zapisano w Konstytucji, że ogólny sens władzy we wszystkich jej przejawach to jest człowiek i jego wolności. Jednako jak popatrzymy na idealny model podziału władzy państwowej, który został zapisany w pierwszym rozdziale Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Ale kiedy popatrzymy na rzeczywisty stan podziału, ściśle mówiąc na realizację tej zasady konstytucyjnej podziału władzy w Federacji Rosyjskiej, to możemy zobaczyć, że jednak istnieją pewne różnice w praktycznej realizacji tego modelu w odróżnieniu od modelu, który został zapisany w pierwszym rozdziale Konstytucji. W tym znaczeniu można mówić o tym, że Rosja posiada swoją specyfikę w praktycznym zastosowaniu tego abstrakcyjnego modelu realizacji zasady podziału władzy. Czym się to przejawia? Jeśli powiedzmy na przykład weźmiemy ten organ, który umownie personifikuje sam w sobie władzę ustawodawczą, czyli Federalne Zgromadzenie Federacji Rosyjskiej, które zostało powołane do tego, aby sprawować władzę ustawodawczą. W rzeczywistości możemy zobaczyć, że oprócz funkcji prawotwórczych Federalne Zgromadzenie realizuje znów zgodnie z Konstytucją, ale nie z tymi artykułami, które znajdują się w pierwszym rozdziale, a z tymi, które są poświęcone Zgromadzeniu Federalnemu, realizuje również inne funkcje, na przykład dokonuje ratyfikacji i wypowiedzenia umów narodowych. To raczej nie jest prawotwórcze. Podejmuje decyzje dotyczące ustroju narodowo-państwowego. To było kiedyś związane z redukcją podmiotów Federacji Rosyjskiej i w zasadzie posiada uprawnienia zdejmowania ze stanowiska prezydenta, co no już jest to bardzo wysokim pełnomocnictwem. I co stało się aktualne dla ostatniego czasu, to znaczy podejmuje decyzję o pozbawieniu mandatów konkretnych deputowanych i senatorów. Zupełnie niedawno w naszym sądzie konstytucyjnym rozpatrywano sprawę na zapytanie 1/5 części deputowanych Dumy Państwowej, które zostało wywołane przez pozbawienie pana Gutkowa mandatu. Być może echa tej sprawy było słychać również w Rzeczpospolitej Polskiej.
Istota sprawy polega na tym, że zgodnie z naszymi przepisami prawa, deputowani Dumy Państwowej pracują wszyscy zawodowo, wszyscy, jest to ich praca. I oni mają ograniczone prawa do realizacji swoich zdolności w innych dziedzinach, na przykład w biznesie czy w jakiejś innej służbie państwowej. Jedyne, co im się pozwala robić, również tak samo jak sędziom Sądu Konstytucyjnego, to zajmować się działalnością pedagogiczną i naukową. A pan Gutkow zajmował się biznesem, przy czym on kierował jakimś tam biznesem, jakąś organizacją. I zwrócili się do nas wnioskodawcy i postawili tę sprawę w taki sposób. Czy jest zgodne z konstytucją w ogóle pozbawiać statusu deputowanego Dumy Państwowej członka, który jest tymże członkiem Dumy? Zanim przystąpiliśmy do orzekania, zapoznaliśmy się z bardzo dużym materiałem z najróżniejszej praktyki światowej rozwiązania takiej kwestii. I zupełnie są zbieżne z rosyjską tą sprawą, są różne, są to częściowo, które się łączy z rosyjskimi. Jest to dosyć pstra palestra tych wszystkich orzeczeń. I opierając się na tym intelektualnym wkładzie prawa zagranicznego, międzynarodowego i naszych stanowisk wprowadzenia konstytucyjnych sposobów, i w zasadzie Duma Państwowa ma prawo podejmować tego typu decyzje i pozbawiać mandatu deputowanego konkretnego człowieka z powodu naruszenia ogólnych praw, które go dotyczą, ale tylko w niektórych warunkach. Taka procedura powinna być szczegółowo zapisana w regulaminie Dumy Państwowej, a trzeba powiedzieć, że regulamin Dumy Państwowej z powodu swojej mocy prawnej, z punktu widzenia swej natury prawnej, jest równy z ustawą federalną. I po drugie, tylko pod takim warunkiem, że faktologia tej sprawy będzie sprawdzona przez Sąd Najwyższy w Federacji Rosyjskiej, bo Sąd Konstytucyjny nie zajmuje się badaniem tych faktów. No, umownie mówiąc, ten sąd sądzi tylko normy ustawy, normy prawa. Jeśli ja wrócę do tego, od czego zacząłem tę dygresję, można zobaczyć, pełnomocnictwa Zgromadzenia Federalnego, jak mi się wydaje, jako niezupełnie prawne, nie prawotwórcze. Z kolei, jak się zwrócimy do kompetencji władz wykonawczych w naszym kraju, to również możemy zauważyć brak częstości tej funkcji wykonawczej. W rzeczywistości nasza władza wykonawcza również ma funkcje normotwórcze, przy czym robi to dosyć skutecznie. W jakimś czasie na początku lat 90., kiedy ta aktywność władzy wykonawczej w sferze normotwórczej została obniżona w porównaniu z czasami Związku Radzieckiego, gdzie to był szczyt tego normotwórstwa, a w tej chwili znów obserwujemy aktywizację władzy wykonawczej w tym kierunku, przy czym nie mniejszą aktywność ma również władza ustawodawcza. Dlatego wielkość tego materiału, tej masy norm i władzy ustawodawczej i wykonawczej przekraczają intelektualne możliwości wszystkich żyjących w kraju uświadomić sobie treści tych wszystkich norm, aby je skutecznie stosować.
I tutaj akurat można by było pokrytykować nasze organy władzy, które zajmują się tworzeniem prawa, za tę taką zwiększoną aktywność w tym kierunku. Ale fakt pozostaje faktem, że nasza władza wykonawcza pełni funkcję normotwórczą, nie tylko na poziomie rządu Federacji Rosyjskiej, ale również na szczeblu poszczególnych resortów, które z powodu realizowanych przez nie funkcji, które często dostają takie uprawnienia i dają albo zalecające, albo normatywne jakieś te zalecenia, którymi kieruje taki czy inny organ władzy wykonawczej w tym wypadku. Oprócz tego ta sama władza wykonawcza posiada poszczególne możliwości zawierania umów międzynarodowych. U nas tak samo jak w każdym innym normalnym kraju, umowy międzynarodowe wchodzą w życie po ich ratyfikacji przez parlament. I na mocy tego aktu ratyfikacji są implementowane w nasz system prawny, stają się priorytetową częścią. Jednak w rzeczywistości nasza władza wykonawcza, reprezentowana przez rząd Federacji Rosyjskiej, jest zdolna do działania w taki sposób, że te akty zaczynają działać jeszcze przed ratyfikacją, w tak zwanym tymczasowym trybie, na podstawie specjalnych uzgodnień międzyrządowych. A propos, niedawno do Sądu Konstytucyjnego, Sąd Konstytucyjny praktycznie zetknął się z tym problemem i był zmuszony do rozwiązywania takiego rodzaju sprawy, a mianowicie stosunków, jakie powstały w dziedzinie uregulowań celnych w ramach tak zwanej Unii Celnej, która w tej chwili została stworzona, już funkcjonuje między trzema państwami, mianowicie Rosją, Białorusią i Kazachstanem. I właśnie odnośnie działania CEŁ w ramach tego związku zostało zawarte porozumienie międzyrządowe, które pozwalało na obowiązywanie nowych stawek celnych jeszcze przed wejściem w życie Unii Celnej ze wszystkimi jej składnikami i dokumentami. I do nas zwrócił się obywatel, wnioskodawca, który, jeśli dobrze pamiętam, wyjechał do Chin na jednych stawkach celnych, a jak wrócił do Rosji, to już obowiązywały inne, które bardzo pogorszyły jego sytuację materialną. Rozpatrując tę sprawę, doszliśmy do wniosku, że jest to bardzo niebezpieczna tendencja, kiedy akty rządowymi można było korygować system ustawodawczy Federacji Rosyjskiej. I droga ta może być również strategiczna w określonej sytuacji, może być wykorzystywana również w złych celach. W tym przypadku tego nie było. I w każdym bądź razie, żeby ograniczyć tę możliwość, w swoim orzeczeniu doszliśmy do wniosku, że w naszym systemie prawnym takie akty mogą obowiązywać tymczasowo, w różnych warunkach, tylko wtedy, kiedy zostały oficjalnie opublikowane, czyli kiedy wszyscy wcześniej wiedzieli, że taki akt się pojawił, że on działa, jest obowiązujący i jakie ma konkretne wymogi odnośnie podmiotów, których dotyczy. I w każdym bądź razie wtedy odpowiada chociażby jednemu najważniejszemu wymogowi, a mianowicie publikacji tych akt. Natomiast jeśli zwrócimy się do trzeciej gałęzi władzy, czyli władzy sądowniczej, to ona również równocześnie z funkcjami sądowniczymi może realizować również inne funkcje, które w sensie dosłownym
nie można nazwać sądowniczymi. Jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę praktykę najwyższych instancji sądowych Federacji Rosyjskiej, a mianowicie jest to reprezentowany przeze mnie Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej i Najwyższy Sąd Arbitrażowy Federacji Rosyjskiej, to można zauważyć, że konstytucja rozpatruje w trybie konkretnym czy abstrakcyjnym kontrolę tych czy innych norm i może określić ich zgodność czy niezgodność z konstytucją. I te normy są uznane za niezgodne z konstytucją, one tracą moc i są wykluczane z systemu prawnego Federacji Rosyjskiej. I w tym sensie, jak wiele osób mówi, w tym w naszym kraju, Sąd Konstytucyjny pełni funkcję swojego rolę negatywnego ustawodawcy, czyli swoimi orzeczeniami koryguje system prawny i powoduje zmiany. I tutaj już nie ma możliwości mówienia o tym, że sąd, orzekając taką sprawę, który prowadzi do takich wyników, no, nie tworzy prawa. Oprócz tego Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej być może niezbyt opierając się na formalne uprawnienia, które zostały mu dane przez przepisy prawa, przez ustawę, w ramach aktywizmu sądowego zajmuje się od pierwszych kroków swojej działalności kształtowaniem tak zwanych stanowisk prawnych, czyli są to sądy, które zawierają niektóre argumenty, które są zawarte i umotywowane w części orzeczeń sądu, które zdaniem Sądu Konstytucyjnego mają ogólnie obowiązujący charakter, przy czym dla wszystkich gałęzi władzy. A propos, sąd, kształtując taką praktykę wydawania takich stanowisk, jeśli uważnie popatrzymy na naszą ustawę federalną, to artykuły oporne dla tego rodzaju praktyk istnieją w postaci konkretnych norm, przepisów, które mówią o tym, że orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej są obowiązujące we wszystkich jego częściach, jak odnośnie sentencji, które zawiera informacje o zgodności czy niezgodności z konstytucją konkretnej normy, tak i odnośnie tego miejsca, gdzie są sformułowane w uzasadnieniu, dlaczego ta norma została uznana za konstytucyjną czy niekonstytucyjną. To znaczy, jest to sens nadawany tym normom. A propos tego rodzaju kształtowanie stanowisk prawnych zajmuje się w naszym kraju nie tylko Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, ale praktyka ta jest charakterystyczna również dla dwóch innych najwyższych instancji sądowych, czyli dla Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej odnośnie niżej stojących sądów, czyli w granicach systemu sądów jurysdykcji powszechnej i dla Najwyższego Sądu Arbitrażowego w ich systemie sądów arbitrażowych. Trzeba powiedzieć, że te dwa najwyższe sądy w dwóch formatach działają, kształtując swoje stanowiska prawne. Tradycyjnie, jeszcze z czasów radzieckich, najwyższe instancje sądowe w naszym kraju okresowo podejmują tak zwane postanowienia plenarne, kiedy cały skład sądu analizuje jakąś grupę spraw i wypracowuje jakieś zasady, stosowanie norm,
czy jakieś tam jednego typu sprawy. I bardzo często orzeczenia wydawane przez plenum trwają długo, czy obowiązują długo, które nie są zdublowane żadnym innym tekstem prawnym, ustawy, czy rozporządzeń wykonawczych do ustawy. I to jest, bardzo wielu badaczy mówi o tym, że w tym przypadku my mamy do czynienia z funkcją prawotwórczą. Może w nie do końca zakończonej postaci, ale tworzenie nowych norm prawa tutaj istnieją niewątpliwie. Oprócz tego ostatnio szczególnie aktywny w tej dziedzinie jest Najwyższy Sąd Arbitrażowy. I również orzeczenia, postanowienia prezydium tego Sądu Najwyższego Arbitrażowego są precedensami dla ich tam systemu arbitrażowego. Przy czym często te precedensy również mają siłę przeciwną czy odwrotną, z czym się nie zgodził Sąd Konstytucyjny odnośnie jednej z konkretnych spraw, która niedawno była rozpatrywana. Co prawda podstawą do tego było nie tyle istnienie samego precedensu sformułowanego przez Najwyższy Sąd Arbitrażowy, ile stworzenie tego precedensu wbrew orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. I ten precedens był rzeczywiście nami zburzony podjęciem orzeczenia, które nadawało normie, która była podstawą tego precedensu, zupełnie określony i zupełnie inny sens niż zakładał Najwyższy Sąd Arbitrażowy. Ale chcę powiedzieć, że na pewno jak w wielu innych krajach, gdzie funkcjonują sądy konstytucyjne czy inne z nazwy organy, jak na przykład Trybunał Konstytucyjny w Rzeczpospolitej Polskiej, no zwykle powstają jakieś tarcia między najwyższymi instancjami sądowymi. Nie są wolne od tego zjawiska również najwyższe instancje sądowe naszego kraju. I nierzadko Najwyższy Sąd Arbitrażowy, tak samo jak Sąd Najwyższy, sceptycznie odnoszą się do konieczności wykonywania naszych poszczególnych decyzji i orzeczeń. Trzeba powiedzieć, że w formalnym sensie prawnym są do tego niektóre podstawy, tak samo jak są niektóre podstawy, aby myśmy formułowali swoje prawne stanowiska. To jest związane również z pewnym elementem nieokreśloności, a istota sprawy polega na tym, że zgodnie z naszym prawem federalnym i w wielu przypadkach według tekstu konstytucji można wyciągnąć wnioski, że absolutnym Federacji Rosyjskiej mają tylko te orzeczenia, kiedy normy są uznawane za niezgodne z konstytucją, to one są rzeczywiście wykonywane i to nikt tego nie stawia w wątpliwość, ani władza ustawodawcza, ani wykonawcza, ani inne sądownicze. Chodzi o to, że taka próżnia prawna, która powstaje po zniszczeniu takiej normy, trwa dosyć długo, co również nie działa na korzyść naszego systemu, ale w każdym bądź razie tak to jest. Inna sprawa, inna sytuacja jest, kiedy podejmujemy decyzję czy orzeczenia, że norma jest zgodna z konstytucją, ale stosowana jest ona w realnej praktyce rosyjskiej w wypaczonym sensie. Dlaczego ten sens normy jest wypaczony? Nie zawsze mówimy. Czasami powołujemy się na praktykę sądowniczą, że praktyka nadała inny sens tej normie. I my jakby w swojej orzeczeniu wyciągamy ten rzeczywisty sens i w taki sposób tę normę wysyłamy w życie z nadaniem jej określonego sensu konstytucyjnego.
Co się tyczy formy orzeczeń Sądu Konstytucyjnego w takiej sytuacji, to nie jest postanowienie, a tylko w postanowieniu mogłyby być wnioski o niezgodności z Konstytucją. Są to opredzielenia, czyli orzeczenia. Jest to formalna specyfika formy aktu i jego treści i daje sądom możliwość mówić, że te akty Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej akurat tej specyfiki, tej określoności nie posiadają. I obserwowaliśmy często takie, nie wiem jak to, rzucanie się z jednego końca w drugi w praktyce sądowej, od wykonywania tych orzeczeń, niewykonywania. A na dzień dzisiejszy, ponieważ nasza ustawa cokolwiek się zmieniła i poszła w kierunku uznania wszystkich orzeczeń Sądu Konstytucyjnego za obowiązkowe, to napięcie związane z tym problemem trochę się zmniejszyło, ale nie zniknęło ani z naszej doktryny, ani z praktyki. W ramach uzupełnienia chciałbym jeszcze powiedzieć, że poprawa naszej ustawy, która miała miejsce 2 lata temu, była zainicjowana w znacznej części przez sam Sąd Konstytucyjny. Co prawda, inicjatywa zawsze jest karana i dostaliśmy taką ustawę, na którą nie liczyliśmy. Na przykład podczas tej korekty ustawy pozbyliśmy się izb Sądu Konstytucyjnego. Nie prosiliśmy o to, ale ustawodawca zrobił nam taki prezent. Co się zaś tyczy zbliżenia do obowiązkowości wykonywania innych orzeczeń, to było zrobione dlatego, że wcześniej wykorzystywaliśmy tę formułę orzeczenia, nadania im sensu, żeby rozwiązywać najprostsze sprawy, oczywiste. Rozwiązaliśmy jakąś kwestię dotyczącą na przykład emerytury wojskowych. Za chwilę taka sama sprawa związana z emeryturą policjantów. No wiadomo, że policjant nie jest równoprawny, nie ma takich samych praw jak wojskowy, mają wiele wspólnego. I pierwsze orzeczenie mogłoby być podstawą dla drugiego. Wcześniej musieliśmy znów zaczynać cały proces konstytucyjny i podejmować faktycznie identyczne orzeczenie. W tej chwili mamy możliwość innej drogi, rozprawy pisemnej. Możemy na podstawie analogii podejmować czy wydawać inne orzeczenie na podstawie innego i rzeczywiście w ostatnim czasie dosyć dużo takich pisemnych orzeczeń się pojawiło. Kontynuując ten temat, wykonywania przez sądy czy organy sądownicze, sądy powszechne, arbitrażowe i funkcje pozasądowe. Można powiedzieć, że takie funkcje są realizowane i przy nadzorze za niżej stojącymi sądami, bo te sądy nie są znane w wielu krajach Unii Europejskiej, Sąd Europejski na pewno, nie wiem. Tam była walka z tymi zjawiskami. Rzeczywiście zmniejszyła się ta skala Federacji Rosyjskiej, ale nie do końca zniknęła. I nadzór, żeby zrewidować sprawę przez wyższą instancję w systemie sądów jurysdykcji powszechnej, sądów arbitrażowych, to pozostaje. I w tym sensie można również stwierdzić pewną specyfikę właśnie w znaczeniu wykonywania tego systemu sądowego, tych orzeczeń. Co się tyczy innych zasad, innych raczej aspektów zasady podziału władzy, to pewnie już więcej nie będę mówił, bo według mnie chyba wystarczy tego, co powiedziałem. A na zakończenie chciałbym tej kwestii chciałbym powiedzieć o tym, że
Kontynuując te zasady, w rzeczywistości rosyjskiej Sąd Konstytucyjny włożył niemało sił, zdolności i co więcej, jego działalność zaczęła się z zatwierdzenia tejże zasady w rosyjskiej rzeczywistości prawnej. Dzisiaj na spotkaniu z sędziami Trybunału Konstytucyjnego Polski przytoczyłem ten przykład. Przepraszam, że go powtarzam, ale audytorium jest inne. Jeśli mnie pamięć nie myli, na początku lat 90. dekretem prezydenta, wtedy prezydentem Federacji Rosyjskiej był Jelcyn, zakładano stworzenie czy utworzenie jednolitego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, zawierającego w składzie jednocześnie Bezpieczeństwo Państwowe, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, to co się teraz nazywa Federalną Służbą Bezpieczeństwa Państwowego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli utworzenie takiego supersiłowego organu. Sąd Konstytucyjny, rozpatrując ten dekret, a on pełnił funkcję ustawy, i doszedł do wniosku, że to jest ta ustawa niezgodna z konstytucją właśnie odnośnie podziału władzy, że w tym przypadku jest to niezgodne z konstytucją z tego powodu, że jedna władza wchłania drugą i jest taka nadmierna koncentracja funkcji w jednym organie, co jest niedopuszczalne i sprzeczne z tym systemem i nie ma przeciwwagi. W rezultacie można by było podsumować pewne stanowiska prawne, które Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej sformułował w swoich orzeczeniach przez te ponad 20 lat swojej działalności. Pierwsze, podział władzy zakłada ustanowienie takiego systemu gwarancji prawnych, które tej powściągliwości przeciwwładzy, które wykluczają możliwość koncentracji władzy w jednej z nich, zapewniają samodzielne i niezależne sprawowanie funkcji wszystkich gałęzi władzy i jednoczesne ich współdziałanie. Takie orzeczenie przyjmowaliśmy w 1992 roku i w 1996. Drugie, zasada podziału władzy oznacza nie tylko podział kompetencji władczych między organami różnych gałęzi władzy państwowej, ale wzajemne równoważenie gałęzi władzy. Niemożliwość dla żadnej z nich podporządkować sobie inne. Zasada ta nie dopuszcza skupienia funkcji różnych gałęzi władzy w jednym organie. Takie orzeczenie, takie postanowienie przyjęliśmy w 1998 roku. Trzecie, logika prawna konstytucji polega na tym, żeby w warunkach podziału władzy nie dopuszczać do ich rywalizacji, które nie uzgodnione jest z tym, że jedynym źródłem, kiedy wszystkie te władze czy gałęzie władzy działają, to jest wielonarodowy lud Federacji Rosyjskiej, czyli chodzi tutaj o suwerenność narodową. Tego typu orzeczenia przyjmowaliśmy w 1998 roku. I chyba ostatnie, zasada podziału władzy znajduje potwierdzenie w Konstytucji Federacji Rosyjskiej jako jedna z podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, przy czym nie tylko dla szczebla federalnego, ale również dla organizacji władzy państwowej i jej podmiotów. Takiego rodzaju orzeczenia podejmujemy dosyć często. Pierwsze w 1996 roku. Tutaj chciałbym powiedzieć, że z powodu ustroju federalnego Rosji, w Rosji
Jest dosyć dużo problemów, które wynikają również na linii podziału władzy, nie tylko między różnymi gałęziami w poziomie, ale też w pionie, między federacją i jej podmiotami, a jak mówimy nie o władzy państwowej, a publicznej, w dodatku między podmiotami federacji i organami samorządów lokalnych czy terytorialnych. Jeszcze każda władza stara się wchłonąć wszystko, co ma na drodze. Także centralna władza federalna realizuje swoje uprawnienia i tak samo odnosi się do władz regionalnych. To samo obserwujemy na szczeblu władzy regionalnej odnośnie władz samorządowych. Dosyć często na tym poziomie zwracają się do nas organy władzy podmiotów federacji, skarżąc się na federalną, i organy władzy samorządowej, skarżąc się na władze regionalne. Mamy dosyć dużo tego typu spraw. Nie będę Was męczył tymi sprawami i wyliczeniem wszystkich takich orzeczeń. Wymienię tylko ostatnie. Zwróciło się do nas kilka podmiotów federacji, które próbowały stworzyć swoje ustawy o służbie państwowej podmiotu federacji. Zgodnie z konstytucją Rosyjskiej Federacji, służba państwowa dotyczy podmiotu wspólnego, znaczy federacji i podmiotów federacji, czyli istnieje służba państwowa i odpowiedni urzędnicy państwowi federalni na szczeblu federalnym i służba państwowa i odpowiedni urzędnicy państwowi w regionach. Jest jeszcze służba municypalna czy samorządowa i urzędnicy municypalni czy samorządowi. Żaden z podmiotów federacji, tworząc takie prawo o regionalnej tej służbie państwowej, pozwolił sobie wprowadzić stanowiska urzędników, które nie były przewidziane w rejestrze federalnym. Zaczęła się burzliwa reakcja prokuratury. Ta ustawa została uchylona. Ale rozpatrując tego rodzaju sprawy, doszliśmy do wniosku, że federalny ustawodawca akurat nadużył swoich uprawnień, jako on może tworzyć określone ogólne ramowe konstrukcje, które najczęściej noszą charakter zalecający taki dla regionów. Dokładnie tak samo jak regiony, znów w trybie wyprzedzającym tworzenie prawa, które potem może być skorygowane przez federację, jeśli nie jest zgodne z jakimiś ustawami federalnymi i z ustrojem konstytucyjnym naszego kraju. Ale w tym przypadku wszystko, co było tworzone przez regiony, było zgodne z konstytucją. Dlatego dana była możliwość regionom przejawić się w tej dziedzinie. Niedawno mieliśmy sprawę dotyczącą realizacji przez władzę samorządową swoich uprawnień w znaczeniu materialnego wynagradzania urzędników tych samorządowych czy municypalnych i regulowania spraw mieszkań samorządowych. I te municypalitety zaczęły wprowadzać praktykę złotych dosłownie spadochronów. Kiedy był deputowany, który pracował zawodowo, otrzymywał jakieś materialne wypłaty. Według nas te materialne wypłaty to były dwie wypłaty na jakieś stanowisko na etacie, no za 2 miesiące jakby. To nie były to tak znów wielkie wypłaty, ale akurat prokuratura doszła do wniosku, że to jest skrajnie szkodliwe zjawisko, trzeba z tym walczyć.
I tego rodzaju decyzje zostały oprotestowane w wielu regionach i sądy powszechne zgodziły się ze stanowiskiem prokuratury i rzeczywiście akty te zostały wycofane. My też doszliśmy do wniosku, że w tym przypadku to było nadużycie uprawnień federalnych i te organy samorządowe mogą dosyć swobodnie podejmować decyzje, ale jeśli podmiot federalny ma na to, czy tam federacja ma na to pieniądze, jeśli te wypłaty nie są jakieś nie wiadomo jakie, no i tam jakieś jeszcze inne warunki były. No cóż, szanowni koledzy, opowiedziałem wam o tym, jak według mnie realizowany jest idealny model podziału władzy w realnej rzeczywistości prawnej kraju, która nazywa się Federacją Rosyjską. Liczyłem na to, że zdążę jeszcze przedstawić państwu drugi temat, ale nie wyszło mi. Dlatego postanowiłem skończyć na przedstawieniu jednego tematu. Jeśli państwo macie pytania, to proszę bardzo. Bardzo proszę. Ja zadam tylko takie pytanie. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Rosyjskiej Federacji, a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy jest tutaj między linią orzecznictwa Trybunału Rosyjskiej Federacji rozbieżność, czy dopuszczalna jest rozbieżność? Jakie są relacje między orzecznictwem jednego i drugiego Trybunału? Proszę uprzejmie się przedstawiać. Ryszard Kupin, Uniwersytet Warszawski. Спасибо, уважаемый профессор. Bardzo dziękuję za pana pytanie. Proszę o wybaczenie. Dzisiaj żeśmy z sędziami na ten temat dokładnie rozmawiali. Niewątpliwie ten temat jest wspólny dla wielu państw. Tutaj mamy taki zabawny odcień, jeśli chodzi o mnie. W 2009 roku my przyjmowaliśmy delegację analogicznego organu ze Szwajcarii. I na wieczorem, na czas przyjęcia, prezes sądu Szwajcarii zapytał mnie dokładnie o to samo. Czy macie sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Europejskiego? A ja powiedziałam, że pełna harmonia pomiędzy nami, a później po pół roku ja właśnie byłem sędzią referentem w sprawie dotyczącej sprzeczności z orzeczeniem Trybunału Europejskiego. No pryncypialnie u nas nie ma rozbieżności i nie może być zasadniczych rozbieżności z tegoż to powodu, że konceptualna jedność istnieje pomiędzy Europejską Konwencją Praw Człowieka i Konstytucją Rosyjską. Te same wartości bazowe, te same zasady i praktycznie taki sam zestaw podstawowych praw i swobód zawarty jest oczywiście i w Konwencji Europejskiej, i w Konstytucji Rosyjskiej. Rzecz jasna, realistyczny obraz jest różny w różnych krajach Unii Europejskiej i w tym również w Federacji Rosyjskiej. W niektórych sferach stosunków społecznych Rosja ma zupełnie inne tradycje, inne realia niż na przykład Austria czy też Niemcy. Konkretne sprawy, w których weszliśmy w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Europejskiego, były następujące. Mieliśmy taką sprawę w 2009 roku, sprawę oficera Markina. On prosił, aby
aby udzielić mu urlopu wychowawczego dla wychowania dziecka. On rozwiódł się z żoną i trójka dzieci pozostała na jego wychowaniu. Według naszego prawa w danej chwili udzielenie takiego prawa na taki urlop miała, prawo do takiego urlopu miała tylko kobieta, a więc była pozytywna dyskryminacja kobiet, przy czym stosunkowo niedawno, ponieważ jeszcze zupełnie wcześniej żadnych takiego rodzaju urlopów w wojsku nie było, ale prawo do takiego urlopu przyznano kobietom. Markin, dowództwo, odmówiło udzielenia takiego urlopu. On zwrócił się do sądów powszechnych. Sądy odmówiły. On powiedział, że zwróci się do Trybunału Europejskiego. I tutaj dowództwo było, się przestraszyło jakoby i udzieliło mu pomocy materialnej, która pod względem wielkości przekraczała 9-krotnie to, co w jego sytuacji otrzymuje kobieta, również wykonująca służbę. Jeżeli byłby kobietą, to by dostał 9 razy mniej. I do tego jeszcze dostał ten urlop wychowawczy. Ten urlop jeszcze, zostało mu 2 lata do pełnego urlopu 3-letniego. I on zwrócił się do nas i wtedy uznaliśmy, że jego prawa nie zostały naruszone. On dostał więcej niż mógł, niż powinien. A chodzi o to, że sprawy na wniosek obywateli rozpatrujemy w trybie kontroli, a więc faktycznej sytuacji nie sprawdzamy. Sprawdzamy, patrzymy, czy zostały naruszone prawa konstytucyjne konkretnego człowieka w tych konkretnych sytuacjach, czy nie. My doszliśmy do wniosku, że prawa oficera Markina nie zostały naruszone, on dostał więcej niż powinien. Ponadto, biorąc pod uwagę to, że nasze siły zbrojne nie mogą wprowadzić taki urlop dla wszystkich mężczyzn, my wtedy żeśmy stwierdzili, że nie. I on wtedy zwrócił się do Europejskiego Trybunału i wtedy było wydane orzeczenie na jego korzyść. Powiedziano, że Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej to wtedy Sąd Konstytucyjny, podejmując takie orzeczenie, kierował się takimi sprawami równości płci. I ta wypowiedź, te zdanie z Trybunału wzbudziło zaniepokojenie u mojej ojczyźnie. Jest szereg publicznych wystąpień na ten temat, a jeżeli chodzi o formalnego kroku prawnego, to było zaskarżenie tego orzeczenia przez Rosję. I w ubiegłym roku to zostało zaskarżone i wszystkie zastrzeżenia Izba Wyższa usunęła i zostało podjęte orzeczenie zrównoważone pod względem treści. I powiedziano, że ponieważ taki system urlopów wychowawczych jest wykorzystywany, to trzeba zrobić tak, żeby realnie się to była stosowana zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn, w tym także w ramach sił zbrojnych. I w tym orzeczeniu zaproponowano Federacji Rosyjskiej podjęcia ogólnych działań, aby takie tą sytuację poprawić. I mamy obecnie, proszę wybaczyć za tautologię sytuacji, gdy mamy orzeczenie Sądu Konstytucyjnego, które mówi o tym, że prawa konstytucyjne nie zostały naruszone, a z drugiej strony mamy orzeczenie Trybunału Europejskiego, który wnosi o ogólne działania, o podjęcie. Bardzo przepraszam, tak długo odpowiadałem i nie mogę krótko i jeszcze muszę dodać parę słów. Realizacja takiego orzeczenia z Trybunału Europejskiego jest bardzo trudna, dlatego że ja już tutaj przytaczałem ten przykład,
jeżeli wypłacać będziemy tyle Marcinowi, ile kobietom, to trzeba będzie odebrać od niego to, co dostał. Niemożliwe jest to na podstawie jakiegoś sądu rosyjskiego, a urlop nie może być jemu już udzielony, bo dziecko ma już 5 lat. A więc czas już został utracony, także orzeczenie nie może działać wstecz. A jeżeli chodzi o ogólnych działań, to oczywiście nasz kraj mógłby w pełni pójść na przyjęcie takiego schematu urlopów wychowawczych, które by nie stwarzały żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Ten przykład dzisiaj już przytaczałem, jeżeli chodzi o załogę łodzi powietrznych, którzy pójdą na dyżur jakiś bojowy i co, takie działanie... to będzie później niebezpieczne dla Rosji, jeżeli ta łódź, ta podwodna będzie z niepełną załogą, bo ktoś jest na urlopie takiego typu. Jeżeli weźmiemy takiego oficera, który pracuje w jakichś służbach pomocniczych, gdzieś dowodzi jakimś magazynem z ogórkami kiszonymi, to jeżeli nie będzie go przez 3 lata tam, to być może to będzie z korzyścią nawet dla armii. A więc takie stanowisko mogłaby znaleźć jakąś swoją prawną realizację i ta sprzeczność była usunięta. I także w wielu sytuacjach jest po prostu nieporozumienie. Ja nie wykluczam także takiej sytuacji, gdy w przyszłości są całkiem możliwe, że takie sprzeczności będą się pojawiać ponownie, dlatego że są takie czułe sfery stosunków społecznych, które generalnie różnie są rozstrzygane, rozwiązywane w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, Unii Europejskiej i w Rosji. Ja mam na uwadze na przykład aktywnie opracowywany temat równości pomiędzy osobami wstępujących w stosunki partnerskie i jeżeli chodzi o takie małżeństwa przedstawicieli jednej płci. Jest to możliwe w Holandii, w Danii, ale to nie oznacza, że to może być zastosowane w Czeczenii. Jeżeli by ktoś w Czeczenii zobaczył dwóch panów obejmujących się, to wątpliwe, żeby mogli wrócić do tego miejsca, skąd by przyjechali. A więc wbrew wszystkim wartościom, które są w tradycji muzułmańskiej, Rosja jest to praktycznie prawosławno-muzułmańska kraj. W Petersburgu 1/5 mieszkańców to muzułmanie, a więc to, co jest dobre dla Holandii, czy też dla Brukseli, jest śmiercią dla Rosji. Jak mówi jeden z przysłów, proszę wybaczyć, że nie udało mi się odpowiedzieć krótko. Pytanie, które usprawiedliwię. W Polsce trwa dyskusja na temat polepszenia sposobu powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ta dyskusja dotyczy tego, żeby zminimalizować wpływ której z tych drugich władz, akurat u nas sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje parlament, w taki sposób, żeby decyzja o powołaniu nie była nadmiernie arbitralna. Jakie są tutaj rozważania? No z jednej strony, żeby ten proces jakoś zracjonalizować, to znaczy, żeby pozwalał on na taką merytoryczną ocenę kandydatów. Z drugiej strony
rozszerzenie w pewnym sensie demokratycznego charakteru tego procesu wyłaniania kandydatów. To znaczy zapewnienia większej dostępności czynnika zewnętrznego, organizacji społecznych, środowisk prawniczych itd. To wcale nie jest łatwa sprawa, żeby to zrobić. Ale moje pytanie w związku z tym jest takie. Ponieważ jest to akurat kwestia, która bardzo ściśle wiąże się z podziałem władzy, bo dotyczy tego, jak gwarantować niezależność i niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. Moje pytanie zmierza do tego, jak wygląda praktyka powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Federacji Rosyjskiej. Czy z tej praktyki państwo jesteście zadowoleni i czy ewentualnie są również podejmowane jakieś próby usprawnienia czy polepszenia tej praktyki? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za pana pytanie. Ja mam dwa warianty odpowiedzi. Jeden krótki i od razu sformuluję, i później dłuższy. Chodzi o to, że w pierwszej próbie powołania Sądu Konstytucyjnego działaliśmy bardziej demokratycznie. Był bardziej demokratyczny tryb kształtowania, powoływania korpusu sędziowskiego. Wtedy na zasadach alternatywnych wysuwano kandydatury, przy czym mógłby ich wysuwać prezydent, przedstawiciele sił partyjnych i Duma Państwowa. Alternatywnie wybierała odpowiednich kandydatów i w ten sposób trafiali oni do składu Sądu Konstytucyjnego. Ale jak państwu wiadomo, w 1993 roku miały u nas tragiczne wydarzenia, gdy ta sama władza wykonawcza, w tym prezydent, metodą siłową chciała rozwiązać swój konflikt z władzą wykonawczą. Proponowano, że się rozstrzela parlament i zmieni sytuację na swoją rzecz. Sąd Konstytucyjny w tym czasie istniejących w osobie prezesa wypowiedział się kategorycznie przeciwko takiemu rozstrzygnięciu. I wynikiem tego było zaprzestanie funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego z tym systemem mianowania sędziów. Zmieniono ustawę o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej na tle tych mających miejsce w przededniu tych ustawy wydarzeń. A więc nominacja, mianowanie sędziów Sądu Konstytucyjnego odbywa się w inny sposób. Wnioskuje kandydatury, to jest jeden kandydat, prezydent, to jest Zgromadzenie Federalne Federacji Rosyjskiej i Senat, ostatni raz później zatwierdza, ja byłem tam tak mianowany, przy czym nie tylko to jest na stanowisko sędziego, ale również zastępcy prezesa. Dlatego, jeżeli chodzi o mój stosunek do tego, to ja mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. A jeżeli chodzi o stopień demokratyzacji tego właśnie sposobu, to jest to powiązane z taką, jak państwo wiecie, w innych krajach jest nie tylko jedna siła polityczna, może zgłaszać odpowiednie kandydatury, a to mogą robić różne gałęzie władzy. W niektórych krajach również środowisko prawników może, a wybór odbywa się pod względem
profesjonalizmu, a jeżeli w konkretnych warunkach historycznych u nas ukształtował się taki właśnie sposób tworzenia korpusu sędziowskiego sądu. Nie jest on oczywiście idealny. Jak ja rozumiem, pytania zostały wyczerpane, tak więc szanowni koledzy, chciałbym podziękować Państwu za uwagę, którą i wszystko myślę, że to co powiedziałem było dla Państwa w pewnym stopniu interesujące. Bardzo dziękuję i na kawę, herbatę.